oprócz ćwiczeń pleoptycznych, które mają za zadanie poprawić widzenie dziecka, stosujemy ćwiczenia ortoptyczne, które mają na celu uzyskanie 3 stopni obuocznego widzenia. W przypadku leczenia niedowidzenia posługujemy się zasłonkami albo obturatorem. Zasłaniamy zawsze to oko, które lepiej widzi, jak gdyby karając je za to, że dobrze widzi. Stąd mówimy o penalizacji. Penalizacja polega również na tym, że przed chore oko zakładamy szkło, które pomaga widzieć dziecku, a przed zdrowe oko zakładamy szkło, które pogarsza widzenie. Do zdrowego oka podajemy też często atropinę, chcąc wyłączyć w tym oku akomodację, czyli robiąc wszystko po to, żeby zdrowe oko widziało gorzej niż oko chore. W przypadku ćwiczeń ortoptycznych stosujemy je wówczas, kiedy kąt zeza jest mały, albo wtedy, jeżeli operujemy dziecko i pozostaje nam tak zwany kąt resztkowy. Leczenie tego kąta resztkowego możemy pozostawić ortoptystce, która prowadzi ćwiczenia ortoptyczne u dziecka.